pamiętam, jak siedziałam dyrektora w gabinecie i była to właśnie rozmowa na temat, czy zostaję, czy muszę szukać pracy. Okazało się, że niestety mi podziękował za współpracę i to był taki moment, gdzie bardzo mi było ciężko. Musiałam gdzieś odnaleźć w sobie taką wewnętrzną siłę, żeby się nie poddać. Wszystko zaczęło się, jak byłam mała. Tą całą pasję do tańca zaszczepiła we mnie kobieta, która była tancerką baletową i założyła swój własny amatorski zespół. Tam zaczęłam swoją historię z tańcem. Zajęcia od 8 do 18 w szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum. To był bardzo ważny czas, żeby wejść na tą drogę profesjonalizmu. Najtrudniejszy moment w karierze był wtedy, kiedy nie przedłużyli mi kontraktu w Stuttgart Ballet. Żeby znaleźć pracę, musiałam jeździć po świecie i uczestniczyć w różnych audycjach. Co chwilę dowiadywałam się, że albo nie pasuje ze względu na to, że jestem za wysoka, albo w ogóle nie dostajesz powodu, dlaczego jest ta odmowa. To zaczynasz się zastanawiać, co jest z tobą nie tak. Było mi bardzo przykro z tego powodu, ale nie miałam jakby wyboru. I stwierdziłam, że skupię się na tym, na co mam wpływ. I w tym momencie właśnie okazało się, że oferta przyszła sama. Dostałam telefon, gdzie baletmaster z Opery Bałtyckiej zaproponowała mi pracę. I to był dla mnie ogromny szok. Byłam bardzo zdziwiona, że jest to tuż przy moim domu rodzinnym i wszystko się tak bardzo dobrze poukładało, że sama nie mogłam w to uwierzyć. Ciężko byłoby dojść do tego momentu, w którym jestem, bez takiego poświęcenia i bez pasji. Bo pasja pomaga przejść przez te trudne momenty. Chciałabym, żeby inni ludzie nie bali się spełniać swoich marzeń, nawet jeżeli nie wierzą w swoje własne możliwości. Żeby starali się pomimo to iść do przodu i robić to, co kochają, pomimo tego, że będzie ciężko, bo jest to część takiej drogi do sukcesu, żeby się nie poddawali i żeby starali się znajdować właśnie takie dobre rzeczy w tym każdym dniu. I właśnie taką osobą staram się być.